Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiejszym tematem Święty Mikołaj. Lecz muszę nadmienić, że jest to Święty Mikołaj nie ten, którego my obchodzimy w Mikołajki 6 grudnia, tylko jako postać w kulturze masowej. Jest to postać starszego mężczyzny z białą brodą, w czerwonym stroju, w czapce, który przybywa, zależy od wersji, albo z Laponii, albo z bieguna północnego. W saniach ciągniętych przez renifery i przynosi w Boże Narodzenie prezenty grzesznym dzieciom. Dlaczego rozróżniamy tego Mikołaja, świętego Mikołaja z Miry, który przynosi prezenty nam 6 grudnia, a świętego Mikołaja obecnego obecnie w kulturze masowej? Ponieważ święty Mikołaj, który jest obecny w kulturze masowej, pochodzi z kultury anglosaskiej, amerykańskiej i brytyjskiej i jego wizerunek powstał przez lata zmian do 1823 roku. Uważało się, że święty Mikołaj przybywa z południa. Dopiero w wierszu Noc Wigilijna Clement Clark Moore napisał, że postać świętego Mikołaja przybywa z północy, gdzie mieszka wraz z elfami. I tak się przyjęło. Obecna postać świętego Mikołaja, czyli starszy mężczyzna z białą brodą, z czapką czerwoną, z pomponem białym i w stroju czerwonym, przyjęła się, została rozpowszechniona, gdy zastosowano taką postać w reklamach Coca-Coli na początku lat 30. No i dzięki dobremu marketingowi obecnie święty Mikołaj, jakiego znamy, jest właśnie najczęściej tak przedstawiany. I ten Mikołaj przynosi prezenty w Boże Narodzenie. W odróżnieniu od naszego, który przynosi 6 grudnia, a coraz częściej dostajemy prezenty 6 grudnia oraz w Boże Narodzenie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na moje pozostałe filmy.